macie ostatnią okazję jeszcze gdzieś dorzucić do tej skarbony. Cel jest bardzo szczytny, bo my za chwilę tą kasę będziemy z kolkami przeliczać i wrzucać na konto już bezpośrednio bardzo. Raz jeszcze Wam dziękuję, że na Mazurze mogliście zagrać z nami, mogliście pomóc Krzyśkowi i mam nadzieję, że przy kolejnej imprezie również z nami będziecie. Bardzo dziękuję. Oczywiście, no nie wiem czy powiedziałem, działamy totalnie pro bono, tak? My angażujemy swój prywatny czas, czasami też nasze własne pieniądze, organizując te wszystkie zbiórki. Dziewczyny na tą okazję Dnia Mazarza piekły masę ciasta, masę babeczek. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, jakieś bajki mydlane do dzieci, była jakaś wyprzedaż garażowa. To są wszystko nasze rzeczy, nasz przede wszystkim czas, ale my kochamy pomagać. Lubimy to robić, wykorzystujemy nasze psy, ale proszę się nie obawiać. Te psy są bezpieczne, pies nie cierpi na tych akcjach, jak jest zmęczony, jedzie do domu, ale on głaskania dzieci znosi doskonale, bo to jest taka rasa, bo ten thriller. Także raz jeszcze może wielkie brawa do tych wszystkich ludzi, którzy są w naszej grupie, którzy poświęcają ten czas, aby robić tak fajne rzeczy. Mam nadzieję, że już wszyscy Państwo pomogli, że możemy i spokojnie to przeliczyć. Oczywiście o... Janusz, dokładnie proszę. Także oczywiście, jak tylko przeliczymy te pieniążki i oficjalnie o tym Państwa poinformujemy, mamy powołaną komisję z fundacji, więc to wszystko jest raz legalnie, dwa z poszanowaniem prawa. Podczas tych wszystkich dni u nas była skarbonka, natomiast klucze do niej miał Janusz, więc tak to wyglądało. Żeby nie tak zaufanie do męża, klucze gdzieś w głowie. Lepiej niech to kobieta przeliczka. Także ja dziękuję za klucze. Będziemy przeliczyć. Dziękuję za klucze. Zaraz wrócicie oczywiście. No tak zaraz, nie na naraz. Jeszcze nie będzie, ale spokojnie wrócimy. No dobrze. Drodzy Państwo, w tak zwanym programie scenariuszy oczywiście jest takie nieprofesjonalne z mojej strony oczywiście, bo chciałem prosić o zabranie głosu Pana Prezydenta. W tej chwili trwa wielkie liczenie zebranej kwoty na rzecz podopiecznego Fundacji Golden Retriever 9-letniego Krzysztofa. Jak oceniacie zbiórkę? Ciężko stwierdzić. Naprawdę patrząc na to ile było, jednym myślą, że tu jest 2000, inni, że 5, jeszcze inni, że prawie dycha. Jak widać, że tak powiem, papierkowe już mamy poskładane, policzone. Kończymy liczyć monety, podsumujemy to za chwilę, kalkulatory pójdą w ruch i oby tego było jak najwięcej. Na pewno parę tysięcy będzie. Łazarzanie okazali się hojni podczas dni Łazarza? Tak, myślę, że tak. Pogoda była trochę, mówimy, za dobra, jeśli chodzi o te imprezy, bo ludzie wybrali gdzieś tam jezioro, było zbyt ciepło, żeby zostać w mieście. Natomiast ci, którzy przyszli, bardzo chętnie korzystali z naszej atrakcji i byli przy naszych psach, przy innych wszelkich animacjach i wspomagali chorego Krzysia Bazalskiego. No to powiedzmy kilka słów na temat samego podopiecznego, samego Krzysia. Krzyś jest synem Bartka, jest to jeden, że tak powiem, z nas, on uczestniczy w naszych akcjach, też ma psa Golden Retrievera, więc jak tylko dowiedzieliśmy się, że jest sam chory, że potrzebuje tej pomocy, nie zastanawialiśmy się długo, zorganizowaliśmy tą zbiórkę, nawet trochę tak niespodziewanie, bo on dowiedział się o tym na ostatnią chwilę, nie wiedział o tym, że to planujemy. Krzyś jest trudnym dzieckiem, tak? On ma 10 lat, ale w zasadzie nie jest w żaden sposób samodzielny. Na wrażliwość ma, na dotyk, na słuch, nie mówi. Jest po prostu dzieckiem autystycznym, tak? My go widzieliśmy wielokrotnie i możemy powiedzieć, że no, ciężka jest choroba i nie życzymy nikomu czegoś takiego. Także wielkie poświęcenie ze strony rodziców, że wychowują to dziecko, że starają się o to, żeby poprzez wszystkie zabiegi rehabilitacyjne, na które właśnie zbieramy pieniądze, Krzysiu w przyszłości był w miarę samodzielnym chłopcem. Powiedz jeszcze coś, kilka słów na temat Was, na temat Goldena. Lubimy to mówić. Od 10 lat w zasadzie zaczęło się od tego, że podczas Wielkiego Orkiestru Świątecznej Pomocy 10 lat temu wyszliśmy z psami, z naszymi Goldenami na ulicę Poznania i zaczęliśmy zbierać pieniążki do puszek. Okazało się, to strzałem w dziesiątkę, bo te psy były magnesem do ludzi, do dzieci szczególnie. My tylko trzymaliśmy te smycze, byliśmy jakby dodatkiem do tych psów, one robiły całą robotę, odwiedzały nas mnóstwo poznaniaków, wrzucając sami do naszych puszek. Co roku to powtarzaliśmy, ale parę lat temu stwierdziliśmy, że dlaczego nie zrobić czegoś więcej, tak? My nie jesteśmy żadną fundacją.
fundacją, nie mamy osobowości prawnej, ale w zupełności nam to nie przeszkadza, żeby się skrzyknąć, uczestniczyć w innych akcjach charytatywnych. Jeździmy do przedszkoli, dzieciaki zbierają karmę, którą zawodzimy do schronisk, my udzielamy lekcji edukacyjnych, uczestniczymy w piknikach do osób niepełnosprawnych, no i teraz pomagamy Krzysiowi. Także terminarze mamy napięte, w ciągu najbliższych 2 tygodni jeszcze 3 przedszkola odwiedzamy, ale cholernie lubimy to robić. Ludzie są, jak widać, pozytywnie mega zakręceni i poświęcamy swój własny czas, czasami też pieniądze, żeby robić coś dobrego, ale to nas strasznie nakręca te działania do kolejnych działań i na pewno będziemy to z roku na rok powielali. Mhm. Też na koniec mam pytanie odnośnie samych Goldenów. Ile psiaków jest w waszej organizacji? No i co ty zaraz? A czy to raczej psy są spokojne? Tak, generalnie psy zostały wyhodowane gdzieś tam przez pomoc myśliwym w polowaniach, tak? Pies typowo pracujący, uwielbia aport, natomiast z racji na to, że ma cholernie, mówiąc kolokwialnie, fajne, przyjazne usposobienie do dzieciaków właśnie, to w tej chwili stał się takim typowym psem towarzyszącym. Pojawia się w rodzinach, tam gdzie są małe dzieci, towarzyszy im w życiu codziennym, dzieci mogą się do niego przytulać, bezkarnie ciągnąć za ogon, za uszy, on to wszystko świetnie będzie znosił. Także no, zachęcamy, jeśli chcecie psy, oczywiście cały czas mówimy, to jest obowiązek, ale na pewno Golden dużo Wam odda, jeśli poświęcicie mu trochę czasu, on wiele serca do tej rodziny odda. I z kim miałem przyjemność rozmawiać? Mogę wejść i przedstawić się krótko? Ja jestem Szymon Kapela, taka gadająca głowa, nieformalny prezes, bo tutaj, jak mówiłem, nie mamy formalnej osobowości prawnej, natomiast ja tylko gdzieś tam gadam, bo to lubię, ale to oni robią całą tą robotę. Psów mamy w organizacji, w grupie prawie 40, one gdzieś tam rotacyjnie jeżdżą na te akcje. Ludzi mamy pewnie ponad 100, bo rodzina, powiedzmy 2-3 osoby plus pies, więc tak to wygląda. Największa taka grupa w Polsce, najwięcej też podczas właśnie tych pieniędzy zbieramy. Taka ciekawostka, w zeszłym roku prawie 70 tysięcy zebraliśmy do raptem 8 duszek. Także... Dziękujemy za rozmowę. Dzięki. W takim razie udanego liczenia. Dzięki bardzo. Drodzy Państwo, i co, coś powiesz pewnie? Tak, jeszcze to powiem. Co prawda widzę, że ta nagroda jest... A przepraszam, ja tobie teraz przepraszam. Na scenie w Parku Wilsona to co chwilę wyrywał mi mikrofon. Ja muszę coś powiedzieć, on jeszcze dodaje. Jeszcze chcę podkreślić atmosferę, bo jeszcze musimy tam... Coś zdobyć więcej pieniążków, nie? No dlatego jesteśmy najlepsi w Polsce, ja myślę, tak to działa. Jak byśmy prowadzili tych zbiórek, nie mieli z Państwa doskonałego kontaktu, no to niestety tych pieniędzy byłoby mniej, a chcemy, żeby było jak najwięcej, więc tak to działa. Ja tylko chcę na szybko dodać, żeby Państwa nie zanudzać. Widzę, że ta nagroda jest indywidualnie jakby dla mnie, natomiast ja zawsze będę mówił, ja tylko jestem gadającą twarzą tej grupy, bo gdyby nie ci wszyscy ludzie, nie by tutaj nie było, tak? Gdyby nie nasze psy, my jesteśmy do nich tylko gdzieś tam dodatkiem, to ci wszyscy ludzie tworzą tą grupę i to nagroda jest na pewno dla nich. Także bardzo Wam serdecznie gratuluję, jesteście przyjacielem Łazarza roku 2018. Dzięki Wam bardzo. Tytuł przyjaciół Łazarza. Następny, no może w takim razie kobiety w tym przypadku będą na końcu. Święty Łazarz, Rada Osiedla, z którym współpracujemy, która jest inicjatorem tylu ważnych wydarzeń dla nas. Jest to ważny partner, ważny przyjaciel i ważna rzecz, która się dzieje na Łazarzu. Ludzie, którzy związani są z tą radą i myślę, że to jest fajna rzecz mieć takich partnerów. Chcieliśmy też wyrazić duże uznania, słowa i wdzięczności dla pana Filipa Olszaka, który jest przewodniczącym Rady Osiedla Święty Łazarz. Filipie, bardzo Ciebie prosimy. Nagroda tytuł. Cieszę Łazarza dla Filipa Olszaka. Jakieś zwiększenie tej działalności.
Ale też podobnie jak kolega, który przeglądał, występował, sądzę, że to jest taki tytuł dla całej naszej społeczności, dla całej Rady Osiedla, która, którą jestem po prostu skromnym przedstawicielem i w zasadzie no, działamy wspólnie, działamy razem, jak to nasze hasło, które, z którym szliśmy już prawie 4 lata temu do wyborów dla Rady Osiedla, bo sądzę, że to jest jakby taki klucz właśnie działalności publicznej, żeby działać wspólnie, działać ponad podziałami politycznymi, działać dla dobra naszej lokalnej społeczności, czasem no, wyrywać te środki, te finansowe, które wiadomo, których zawsze jest za mało, ale starać się pozyskiwać je dla Łazarza, podkreślać, że ta dzielnica zasługuje na jak najwięcej, że to jest naprawdę miejsce, w którym warto żyć, dla którego warto pracować i za to bardzo serdecznie dziękuję, że możemy panu prezydentowi, radnym, którzy dzisiaj są obecni, że możemy wspólnie działać na rzecz właśnie naszej lokalnej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Łazarza to nagroda wręczana do roku 1999, to czyli już dawno temu, już wiele lat. Pierwsza edycja tej nagrody odbyła się podczas, tak samo jak teraz, zakończenia Dni Łazarza, ale wówczas odbyło się we foyer Teatru Wielkiego w Poznaniu, a nagrody wręczone z przyjaciel pan prezydent Maciej Frankiewicz. Miło zawsze wspomnieć pana Macieja. Drodzy Państwo, to nie koniec. W zasadzie można powiedzieć, że od 10 lat udało się, że jest trzech laureatów. Teraz mieliśmy dylemat, jak to rozstrzygnąć, ponieważ postanowiliśmy w ten sposób powiedzieć, że jest to trzecia nagroda, ale tą nagrodę otrzymują dwie osoby, dwie wspaniałe dziewczyny. Jest to Ula Kisiel-Grzanka oraz Kamila Racon-Lęczewska z Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzontów. Przygodę całoroczną z naszymi wolontariuszami z Hiszpanii, Francji i Włoch. Mikel jest z nami, także no ja muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem waszej działalności, zaangażowania, pasji. Od, nie wiem, od ponad 10 lat już mamy kontakty kręgowo-horyzontalne. Także muszę powiedzieć, że jesteśmy super zadowoleni i bardzo będę prosił też pana Jurka, pana prezydenta o wręczenie ponownie tej nagrody. To ja pani Uli Kisiel-Grzance bardzo serdecznie gratulujemy i prosimy. Nie. Kamila, coś powiesz, tak? O tych ostatnich działaniach, które podejmowane są. Jest ich tyle tych działań, że sobie trudno do tego. Tak było. Proszę, muszę, nie wiem, 30 lata. Dzień dobry. W imieniu Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzontów bardzo dziękujemy za przyznanie nam tytułu Przyjaciela Łazarza drugi raz. Pozostaliśmy też w 2008 roku. Jako stowarzyszenie. A to tym bardziej. No nie, bo my wszystko robimy kolektywnie. Jesteśmy grupą, która nieprzerwanie właśnie od 2006 roku działa tutaj na Łazarzu. Z ekipą kręgu i z innymi partnerami. Prowadzimy bardzo dużo akcji i mamy zamiar prowadzić ich więcej, między innymi Czysty Łazarz, bo chcemy dbać o tę dzielnicę również pod tym względem, ale wprowadzamy też działania międzykulturowe oraz edukację pozaformalną. Więc bardzo dziękujemy za nagrody, które tak naprawdę należą się nam wszystkim, bo tak gdybyśmy nie miały tak wspaniałych